Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć tam wzdłuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Tym razem widzimy się na stacji Metro Brudno. Nie byłem mowa, jak ostatnio się pomyliłem w odcinku. I w ostatnim odcinku ogólnie dosyć dużo błędu było, które w komentarzach poniżej zazwyczaj od razu wyjaśniam. Jak coś tutaj źle poustawiam, źle powiem czy inne rzeczy, to w komentarzu na dole macie przypięty mój komentarz, gdzie tam wszystko wyjaśniam co i jak. Ale dobrze, mamy stację Metro Brudno i tutaj się trochę dzieje, a mianowicie poglądamy sobie, jak była budowa. Jak wyglądała budowa na przestrzeni ponad roku. Mamy cię zdjęcia z lipca 2020. Też możecie zobaczyć, że to są jedne z moich pierwszych zdjęć i lotów ogólnie dronem. W czerwcu zaczynałem swoje pierwsze loty. Mamy tutaj zdjęcia z lipca, co oznacza, iż chwilę wcześniej dopiero się nauczyłem mniej więcej tutaj latać. I widać, że inaczej zupełnie latam tutaj i latam już normalnie w odcinkach. Na przykład nie wlatuję całkowicie na plac budowy. To możecie też zaobserwować na tych wszystkich zdjęciach. No ale tak, po pierwsze, co mamy tutaj właściwie na placu budowy? No widzimy, że widzimy właściwie stację, to jest jedna z ważnych elementów. Po drugie tutaj widzimy, iż faktycznie te folie tutaj dźwiękoszczelne są układane, nakładane. Jest o wiele więcej dźwigów, co możecie zaobserwować na przykład teraz. No i ogólnie cały plac wydaje się jakby czyściejszy. No nie wiem, jak dla mnie przynajmniej jest trochę mniejszy bałagan w niektórych miejscach, ale jak już lecimy tutaj na wstecznym, to zobaczcie, ile tu mamy dźwigów, ile tu mamy otworów i to, że właściwie tutaj poziom minus 1 i minus 2 jeszcze nie istnieje. I to jest chyba najważniejsza zmiana, jaka faktycznie tutaj jest. Pomijając to, że za chwilę, jak zobaczycie, mamy tutaj żuraw, który mogliśmy całkowicie wyciągać. Też tutaj całkowicie można zobaczyć korpus stacji i jak to wszystko wygląda. O, tu proszę bardzo, jest jeden dźwig, drugi dźwig i tutaj tubingi do TBM-u jeszcze były spuszczane, ponieważ stąd jechały wszystkie te tubingi, czyli te okrągłe elementy, z których był składany tunel metra i komora startowa, te otwory, które są właśnie teraz zamykane w listopadzie, w sensie już teraz jest grudzień, ale w listopadzie były zamykane. Tak to wygląda i lecimy z kolejnym datą, to jest sierpień, sierpnia, mamy mało zdjęć i to też było chwilę później od razu, miesiąc po, więc tylko sobie zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Po pierwsze, najważniejszą zmianą, jaką mogliście zaobserwować pomiędzy tą zdjęciem a poprzednimi zdjęciami, to jest to, że tutaj już torowisko tramwajowe wróciło na normalną trasę, czyli jedzie prosto. Na poprzednich zdjęciach torowisko tramwajowe jeszcze robiło zygzak, którego już tutaj aktualnie zupełnie nie widzimy, poza tym przystankiem tam dalej pod kościołem, który został. Pomijając to, trochę więcej tej folii dźwiękoszczelnej, nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa, napiszcie mi w komentarzach, jeśli bardzo to przekręciłem. No i tak wygląda ta stacja w sierpniu 2020 roku pandemicznego. No i kolejne to już mamy listopad 2020, czyli dokładnie mniej więcej rok temu. Już się ściemnało, po prostu w listopadzie wiecie, jak to jest ze słońcem. Szybko znika i właściwie nie wiecie, kiedy zniknęło. Dlatego też tutaj ze zdjęciami jest zazwyczaj problem zimą. Żeby trafić jeszcze jako tako sensownie i żeby jakoś to ładnie wyglądało. No ale nie jest źle. Widzimy, że tutaj już faktycznie torowisko tramwajowe jest na większej górce. To jest z ważnej rzeczy. Powoli zaczynają się też kształtować wyjścia ze stacji. Mamy tutaj jedno, które teraz widzimy pod kościołem. Zaczyna się tutaj pojawiać. I kolejne wszystkie zaczynają się formować. Dolne części, jeszcze nie daszki. Na daszki też trochę poczekamy. I widzimy też, że faktycznie coś się dzieje na dole, bo jest światełko. Dźwigów też trochę jest, akurat na stacjach metrach zawsze, zazwyczaj przynajmniej, są dźwigi nie takie stacjonarne, tylko tymczasowe, takie na kołach, samoustawiane. I chwila mija i już ich właściwie nie ma. A nie, jednak mamy pierwszy daszek, zobaczcie, to proszę bardzo. Pierwszy daszek, pierwsza się tutaj pojawia, wiata, no to nie jest wiata, to jest daszek tylko i wyłącznie, ja zawsze będę mówić na to daszki, więc pierwszy bardzo tutaj się pojawia, jeszcze bez wylewki betonowej, ale widzimy już konstrukcję metalowo-stalową, że tutaj się faktycznie pojawia. Następnie mamy tutaj przejście dla pieszych do bazarku. No i ten dźwig, o którym mówiłem, już wysoki, ten wielki, został złożony. Żuraw tutaj jeszcze jest i stąd były przez jakiś dłuższy czas wkładane na dół tubingi bezpośrednio do torowiska kolejowego, które jest na stacjach metra i ogólnie w tunelach też metra. Ale to jeszcze za jakiś czas, bo tutaj mamy dopiero listopad, a tory w tunelach jeszcze nie były w tym okresie układane. Wtedy były robione bankiety boczne,
i pewnie raczej oczywiście od dolnego bankietu, żeby dało się jakoś tam mniej więcej normalnie chodzić. Także to wszystko tutaj jeszcze trwało. No i komoda statutowa. Tutaj możecie zaobserwować trochę z tego ujęcia i za chwilę jeszcze z drugiego ujęcia, jak ona wyglądała. Tutaj mamy na wieczór, a za chwilę zobaczycie jeszcze, jak by ona komoda statutowa na noc, bo też tam oczywiście takie zdjęcia musiały być. Także tak czy bardzo to wygląda. No ładnie to jest podświetlone i te ciężarówki, które widzicie tutaj, one faktycznie stąd wywoziły albo przywoziły różne materiały. I zazwyczaj były tam naprawdę dosyć wielkie kolejki. Także tak to wyglądało. Pod koniec listopada 2020, jak nie mam, bo zazwyczaj nagrywam pod koniec miesiąca metro brudno, a metro bemowo tak mniej więcej w środku. Jakoś tak wychodzi. Może tego, że na brudno mam trochę dalej, ale kto tam wie. No i to jest jedno z moich ulubionych ujęć z marca 2021, a konkretnie chodzi mi dokładnie o to ujęcie z krzyżem i przelot na stację. Cały czas możecie je zobaczyć chyba w Incze, z tego co pamiętam, bo tak mi się podoba, że nie chce mi się go zmienić. Jeszcze tutaj jeden tramwaj przyjechał, no po prostu wszystko pięknie wyszło. I widzimy też przy okazji już jedno z wyjść pod kościołem, że nabiera faktycznie konstrukcji tutaj już stalowej, która będzie, na której będzie się utrzymywać cały daszek. No dobrze, lecimy sobie nad całą stacją metra. Takich przelotów właśnie na tej osi będziecie mieli dosyć dużo, bo ja głównie na takiej osi latałem i według mnie to jest najlepszy tutaj sposób pokazywania stacji metro, bo trudno akurat konkretnie to na pewno. No i proszę bardzo, mamy tutaj pierwszy otwór, ten otwór cały czas tu był, mamy już daszki faktycznie się pojawiły, betonowe. W niektórych miejscach, na niektórych daszkach już faktycznie, wyjściach już są daszki. Czy otworów jest więcej, raczej wątpię, technologicznych, tych tutaj widzimy tutaj po prostu dziury w podłodze, czy po prostu dziury w ziemi. Poziom minus 2 z tego co pamiętam tutaj już jest, kolejne wyjście tutaj powstają, wind na środku jeszcze nie ma, ale konstrukcje zaczynają się do nich już powoli pojawiać, także to jest jedna z tych też ważniejszych zmian. No i mało tego, widzimy tutaj jeszcze obrys w miarę stacji, nie została jeszcze tutaj zasypana w ogóle stacja, ponieważ te wyjście powstawały w niektórych miejscach i nie można było tego zrobić. No i też jest bardzo dużo otworów, przez tutaj były wkładane niektóre elementy i inne bajery. Przy okazji otwory służą jako świetna wentylacja na placach budowy, zwłaszcza metra. No i widzimy tutaj tubingi, znaczy nie tubingi, tylko podkłady. Te faktycznie się tutaj już zaczęły pojawiać, czyli prawdopodobnie zaczyna być układane już tutaj torowisko tramwajowe, na razie podkłady, a później się pojawią pewnie szyny. Szyny akurat chyba w całości zazwyczaj jechały z KDK, KD18, bo tam było najwięcej miejsca, ale mogę się mylić. No i proszę bardzo, przechodzimy do kwietnia 2021, to też jest krótkie ujęcie, gdzie mamy ładne zdjęcie z tramwajem, a konkretnie z bambajem, dwoma swingami. Obydwa jednokierunkowe, jak dobrze mniemam. No i jak widzimy też tutaj ładnie ujęcie na kościół. Z tej miesięcy, jak widzicie, jest to dosyć ciekawie poukładane. Miesiące nieparzyste to są miesiące, w których faktycznie ja nagrywam metro brudno. Miesiące parzyste są na odcinku bemowskim. No i tak staram się to układać. Czasami różnie mi to wychodzi, ale staram się tej tradycji tutaj utrzymywać i dzięki temu można to jakoś w miarę sensownie poukładać. A dziś mamy właśnie odcinek 28.1, bo dziś opowiadamy o stacji metro Brudno, a w kolejnych odcinkach jeszcze będę mówić bezpośrednio i tylko i wyłącznie o stacji Kondratowicza, Zacisze i paru wentylatorniach. Tu jeszcze zobaczcie sobie, jak mniej więcej wygląda faktycznie już konstrukcja daszków. Jak to tutaj powstawało, bo jeszcze będziemy mieli za chwilę zdjęcia kolejne z daszkami właśnie, ale już trochę dalej. No i tu budynek techniczny, on będzie na środku ulicy Kondratowicza, już bezpośrednio po odbudowaniu całości, także spokojnie jego będziecie mogli trochę obserwować. Zwłaszcza jak tu będziecie jeździć autobusami, bo autobusy będą miały dosyć ciekawe przystanki i dezlokowanie też nie wszystkich wyjść, o czym jeszcze będę mówić w kolejnych odcinkach, jest idealne, ale niestety już z tym nic nie dało się zrobić. Na dowolnym już etapie budowy, zazwyczaj z tym nie da się nic zrobić, bo projekty są już zatwierdzone. No i kolejny przelot, tym razem jesteśmy już w maju 2021. Widzimy, że powoli znika nam ta stacja. Kontury obrysu całej stacji zaczynają znikać. Zaczyna być zasypywana stacja, daszki już właściwie są gotowe, tu nie trzeba dużo mówić. Dźwigi się pomniejszyły, to już nie są te wielkie, wysokie dźwigi nawet na kołach, o wiele są mniejsze, to są bardziej kopatki, które jeszcze wyjmują ziemię z niektórych rejonów. Torowisko tramwajowe ma dobry kształt,
już ostateczne, chodniczki tutaj są na miejscach. Tu pod kościołem jeszcze faktycznie nie ma konstrukcji betonowej na daszku, ale to sądzę, że kwestia miesiąca i jak za chwilę się jeszcze tutaj pojawimy w lipcu, to już ten daszek będzie całkowicie gotowy. Kolejny lekki otwór technologiczny, tutaj właśnie widzimy. Tam te otwory są dobre, bo w nich dokładnie widzimy przekrój stacji na poziom minus 1, minus 2 i tak dalej, więc trochę można zaobserwować. I tu widzimy już kolejny daszek. Teraz po naszej prawej stronie widać, że jeszcze jest wylewany konstrukcja tutaj betonowa i pewnie za chwilę będzie już właściwie gotowa i nie będzie nam tutaj padać deszcz, śnieg czy inne wynalazki pogodowe, bo tego jest naprawdę teraz dużo i nawet jak ja nagrywam teraz odcinki, to mam problemy, bo nie ma jak tu latać dronem, bo cały czas tu jest śnieg, tu deszcz, albo zimno strasznie, albo już jest po prostu ciemno, także jest naprawdę problematycznie. Kolejne miejsce, gdzie znowu widzimy, jak wyglądają podkłady, trochę ich jest, jakieś pojazdy. Tu jest trochę tych przejazdów bezpośrednio przez plac budowy, to były akurat ciekawe rejony podczas budowy, tam jeszcze wykopu to ciekawe wyglądało. No i tutaj komada startowa, którą właśnie sobie przylecieliśmy. No i jesteśmy w lipcu 2021, no i co jest ważne, a no wiecie doskonale, widzicie, teraz tutaj ta szkoła była. I tak faktycznie też skrzydło z szkoły, za chwilę w kolejnym miesiącu, już w listopadzie zobaczycie, że jest właściwie gotowy budynek, jeżeli chodzi o konstrukcję. Ale pomijając fragment szkoły, widzimy ponownie stację metro Brudno. No i tutaj już pojawiło się nowe przejście dla pieszych, które właśnie teraz widzimy, przez to, że buduje się to skrzydło. No i tak jak mówiłem, małe dźwigi, małe kopatki, znaczy tu już nawet nie widać dźwigów, tylko są takie kopatki na głębokie wykopy, one są naprawdę ciekawe, jak to się nie wywala, jak to się nie wywraca. No wiem, że są odpowiednio doważone, ale to dosyć i tak ciekawe wygląda. No i tak jak mówiłem, daszek teraz po prawej stronie, czyli obok kościoła, już powstał. Tu już mamy właściwie go całkowicie gotowego. I zaczynają powstawać konstrukcje od wind. Tu już widzimy dolną część betonową, która jest wylana. I się pojawia i jeszcze jakiś ptak tam tutaj przeleciał. No z ptakami tak akurat w niektórych rejonach jest problematycznie. Głównie tam, gdzie mało dronów lata. Czyli takie metro Brudno to jest problematycznie, a jak na zachodnie ślad to nie jest problematycznie. Bo tam są przyzwyczajone ptaki, że co chwilę jakiś dron. Tu widzieliście po prawej stronie przed chwilą, że już było gotowe wyjście i daszek całkowicie. O, kolejny ptak, no właśnie. Widzicie, a nie, bo to jest lipiec, no wiecie, to w lato to na cały czas latają. To faktycznie tak to mogło być. Z tymi ptakami to też są niezłe jazdy. Z nimi też się można namęczyć, nastresować i w ogóle. No i proszę bardzo, tak wygląda przy okazji jeszcze komoda startowa. Jeszcze jest widoczna, całkowicie możemy zajrzeć na dół, co się tam właściwie dzieje, ale już widzimy tutaj konstrukcje metalowe, które będą przygotowane do zalania w betonie i zamykania powoli tegoże też obszaru. No i lecimy z kolejnym miesiącem, tym razem już to jest wrzesień 2021. No i co widzimy? No widzimy, że mniej widzimy, tak w dużym skrócie. A mianowicie, no już prawie nie widzimy stacji tam po stronie prawej, konkretnie po stronie południowej stacji. Widzimy teraz też trochę więcej torowiska tramwajowego, przystanki tutaj są całkowicie rozlokowane od siebie daleko i to jest właśnie jeden z minusów, no ale to mogliście już zaobserwować mniej więcej. No i co my tu jeszcze mamy? No jedzie Bambaj. Bambaj to chyba Swing, jak dobrze widzę. Tutaj jest trochę magazynów, kontenerów od obsługi. No i to wyjście tutaj bezpośrednio obok nas, teraz przy tych kontenerach było już gotowe. Nie widzimy szkoły dzisiaj, w sensie w tym nagraniu, ale za chwilę zobaczymy już w kolejnym miesiącu, także spokojnie, o to się nie bójcie, zobaczycie jeszcze jak wygląda szkoła na dzień mniej więcej dzisiejszy. Tu jest jeden z otworów technologicznych, on jeszcze tutaj trochę jest. Ale co ważne, czego nie widać na zdjęciach, to jest to, że część płotu jest zrobiona z ekranów akustycznych, aby było trochę ciszej w tych blokach. Co prawda to dużo nie daje, jak są te huki z robienia ścian szczelinowych, no ale zawsze coś trochę pomogło. Mniej więcej. Tak czy siak, budowa metra zawsze jest głośna i trzeba trochę pohałasować, trochę poprzeszkadzać, trochę wyłączyć całkowicie ulicę, ale według mnie celuj się ze środki. Później dostępność wszędzie komunikacyjna, pomijając pozostawione bagaże, jest rewelacyjna. Także tak to wygląda. No faktycznie możecie zaobserwować, iż nawet jak co dwa miesiące pojawia się tutaj i robię te zdjęcia, to nie ma jakichś niesamowicie jakich wielkich zmian.
Głównie to teraz możecie zobaczyć, że już konstrukcja na środku windy jest już gotowa, tak samo jak po lewej stronie. Windy najszybciej się teraz pojawiały, bo już daszki były gotowe. Więcej się dzieje oczywiście na dole, ale ze zdjęć z dołu mam o wiele mniej i to nie odcinek o tym. To jest odcinek o lataniu dronem. Jak latać dronem na brudnie, konkretniej. Nie no, oczywiście sobie żartuję, ale tutaj zobaczcie, że całkowicie już z nam zniknęła stacja. Znaczy ta komoda startowa, widzimy ewidentnie, że zostało już to prawie całkowicie zasypane. Tu jeszcze mamy jeden otwór i otwory od komody startowej, które zaczynają być powoli teraz zasypywane. Już bezpośrednio w listopadzie, ale jeszcze zanim do tego, to szkoła. Budynek szkoły, o którym mówiłem, proszę bardzo, to i listopad 2021, to trochę podkładów. No i budynek szkoły, no widzicie ewidentnie, że już jest właściwie konstrukcja gotowa i jest teraz wykończenie z zewnątrz i wewnątrz. To wszystko też trochę będzie trwać. Zobaczymy, kiedy dzieci będą mogły przyjść i domyślam się, że jak będą już dzieci mogły przyjść, to będzie jakaś konferencja tutaj. Przy okazji warto też zwrócić uwagę, że to skrzydło jest w zupełnie innym miejscu trochę, ponieważ aktualnie by te wyjście było na stacji metra, konkretnie na torach odstawczych, gdzie w przyszłości w teorii można pociągnąć dalej metro. To nie zmienia faktu, że ten budynek szkoły stałby na stacji metra i byłby dosyć duży problem z gruntami, jak zazwyczaj, kiedy gdzieś coś jedno nachodzi na drugie. No i ogólnie nad metrem, jeśli nie trzeba, to lepiej nie budować, zawsze będzie trochę przyjemniej, bezpieczniej, czy bezpiecznie to i tak jest, bo to jest zawsze dobre zabezpieczeniami, ale no wiecie co chodzi. Tu przy okazji zwróćcie uwagę, że w tym otworze, który teraz widzicie, widzimy już ścianki na poziomie minus 1 i jeszcze się trochę im przyjrzymy za chwilę bliżej. Proszę bardzo. Mamy trochę wyższy dźwig, pojawił się. No to faktycznie jakaś nowość, rewolucja. Też ciekawe jest to, że zobaczcie, jak głęboki jest tutaj wykop, a jak wyjścia wyglądają. Wyjścia są o parę metrów wyżej w niektórych miejscach wychodzą niż faktyczne miejsce placu budowy, co jest dosyć ciekawe. No i sądzę, że warte zwrócenia uwagi. To my jeszcze tylko jeden otwór, zobaczcie, czyli faktycznie zaczęły już nam znikać te otwory. Mamy windę 1, windę 2, windę 3, windy tu już w części, chyba z tego co pamiętam, mogą być nawet wstawione. Także to jest dosyć duży news, bym powiedział. No i co my tu jeszcze mamy? No proszę bardzo, jest to przejście do bazarku, u nas zostało pozostawione. Tu widzimy, że jest zasypane i tak, jest coraz więcej zasypane. Teraz już tutaj jeden otwór od komody startowej został zamknięty, drugi jest zamykany i domyślam się, że za kolejne dwa miesiące, czyli tam raczej w styczniu mam na myśli, to już zobaczymy, że właściwie całkowicie jest to pozamykane i że prawie już nie widzimy komody startowej. I tam Kondratowicza będzie już powoli odtwarzana. No, byłoby miło. I to są te zdjęcia, o których mówiłem. Zobaczcie, są schody ruchome bezpośrednio w tym wyjściu. I można dokładnie zobaczyć, jak to się zmieniło podczas budowy i teraz. I tutaj w tym wyjściu też są schody ruchome. Bo na stacji metro Brudno prawie wszystkie wyjścia, z tego co pamiętam, mają schody ruchome. To jest normalnie jak wgrana w Totka. Nie wiem, jak to Brudno sobie zrobiło, ale na pewno mieszkańcy Płockiej i ja, który przysiada się tam często do tramwajów, jestem zazdrosny, bo co to ma być, że do tramwaju na Płockiej nie ma schodów ruchomych? No jak tak można? No i jeszcze taki lekki przelocik bezpośrednio tutaj, jak to wszystko wygląda od drugiej perspektywy. Mamy już dwa wysokie dźwigi. Faktycznie, oczywiście nie są tutaj stacjonarne, są tutaj się przemieściły, przyjechały i są najprawdopodobniej wynajęte na parę dni lub parę godzin. Raczej na parę dni, bo to jest metro, więc tak szybko by im nie poszło wszystko. Także tak to wygląda. No i co? Zbliżamy się powoli do końca tego odcinka. No i tu macie przekrój mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj bezpośrednio aż do torów odstawczych. Czyli tu pociągi będą nocować i zawracać. Jedno i drugie. No i to na pewno będzie ciekawe wyglądać. Tutaj jeszcze nie ma w ogóle torowiska, jak widzicie. No bo po prostu jeszcze tam trwają prace. Tu jeszcze taka lekka panoramka od przystanku tramwajowego. I zobaczcie, że wyjście z metra jest na nie ten przystanek tramwajowy. Po tej stronie nie ma wyjścia ze stacji metra, tylko jest winda. Trochę szkoda. Naprawdę, mogliby to trochę lepiej poustawiać. No, no, no cóż, niestety nie da się mieć wszystkiego i tego już ja przynajmniej nauczyłem. Zwłaszcza jak robię te serie warszawskie, to widzę, co można byłoby zrobić lepiej, ale niestety nie jest. No bo jak zawsze,
różnymi sposobami to jest wszystko kierowane, a nie zawsze tak, żeby było jak najwygodniej i jak najlepiej. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i już za parę dni zobaczycie kolejny odcinek z tej serii, czyli Zapraszam do metra. Tym razem bardzo podobny odcinek, tylko że ze stacji metro Kondratowicza. Poglądamy, jak wyglądała ta stacja, też z powietrza i też z tego, co pamiętam, od lipca 2020. Także na pewno to będzie ciekawe. Bo takie przeglądy zawsze wyglądają ciekawie i jeszcze będą takie dwa przeglądy lub trzy, zobaczymy ile. Bo im lepiej dałoby się to wszystko pooglądać i ocenić, tym według mnie lepiej. A tutaj będę chciał jeszcze podkręcać te niektóre rejony, żeby to wyglądało i lepiej, i bardziej sprawnie. Dobrze, jutro będzie dla Was mniejsza z tym, jak jesteście ciekawi, dzisiaj nie ma, bo ten film już trochę długo czekał i stwierdziłem, że w końcu mogły się opublikować, bo jestem ciekawy Waszej reakcji, czy Wam takie coś się spodoba. Bo nie ukrywam, konkretnie tego typu filmów raczej ostatnio nie robiłem. No i proszę bardzo, lądujemy bezpośrednio. Ostatnia operacja, jaką wykonuje się zawsze dronem, to jest lądowanie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!